Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, wchodzimy dzisiaj do biblioteki, do ukrytego miejsca, które znajduje się właśnie tu. Widzę, że fajnie teraz jest, jeżeli chodzi o te nasze obrażenia. No, jak dla mnie może być. Dużego jakiegoś zamieszania tutaj nie ma. Akurat jak rozpoczęłam nagrywanie, to oczywiście pralka zaczęła pikać. Uwielbiam to. Standard. Niech sobie pika. Chociaż wiecie co, ja może ją jednak wyłączę i wrzucę drugie pranie. Okej, moi drodzy, już jestem. Zakończyłam pranie. To znaczy wrzuciłam drugie. Tak to już bywa w momencie, gdy chce się ogarnąć pewne sprawy. Mianowicie, wiecie, jest weekend taki przedmajowy już. Bo ja tak jak już wspominałam chyba w którymś filmie, nagrywam dla Was teraz na zapas i... No i wygląda to jak wygląda. Z tego powodu. A nagrywam na zapas, no bo właśnie wyjeżdżam. I nie chciałabym, żeby były jakieś przestoje w filmach. Dlatego jest tak, jak jest. No, więc akurat teraz wrzucałam pranie kolejne, żeby było. Czy ja dobrze w ogóle idę? Chyba tak. Jest ok. To wygląda jak wyjście. A to nie jest tak, że ta podpowiedź o świetle to taka nie bez powodu była? Sporo tutaj tych korytarzy, sporo wszystkiego. My już i tak za bardzo nie mamy na co wydawać punktów nauki, jeżeli o to wszystko chodzi. Okej, tu jest jakieś wyjście. Nie ma czego plądrować. Naprawdę nic tu nie było? To może zaraz. To może za chwilę. Chcę też do końca zbadać te wszystkie korytarze, żeby nie ominąć niczego ważnego. Nic tu nie ma. A to ciekawe, tutaj się już cofam. A tutaj coś jest? Jest szkielet. No dobra, czyli chyba trafiłam i tak do dobrego miejsca. Już więcej chyba nie znajdę w tym miejscu. Chyba. Dobra, czyli tutaj idziemy. Przydałoby się łyknąć jakąś miksturę. Jedną, albo dwie, albo i trzy. To też się przyda. Ja już wiecie, już się nie bawię w ziółka, bo mam tych mikstur i tak od groma, a nie jestem magiem, więc możemy to pić. Co my tu mamy? Szkielety. Okej. I pomyśleć, że kurde, pod klasztorem i nosa takie rzeczy beliarowe są. Tam już jest demon. O Boże, ale mi ścięło. I to podejrzewam, że nie jeden demon.
Dobra, tamte na szczęście mnie nie zaatakowały, to dobrze, bo widzę, że ten książę demonów to naprawdę potrafi mi solidne wciry spuścić. Przyzwanie demona dostałam. Szkoda tylko, że nie mogę go jeszcze chwilowo używać. Myślę, że to jest jakiś plan, żeby sobie dać te plus 50. Znaczy plus. Że ogólnie do 50. Ale dziwnie, że mnie nie atakowały. Dobra, teraz się uważnie rozglądać, żeby nie popełnić błędu z mojej pierwszej rozgrywki, gdzie po prostu ominęłam najlepszą zbroję, bo to był po prostu hit mojej inteligencji. Mam nadzieję, że bariera ochroni Rudę przed zakusami Baliara. Król w swojej naiwności wierzy, że stworzyliśmy ją, żeby nie dopuścić do ucieczek. Niechaj nadal tak sądzi, jeśli dzięki temu uda się nam osiągnąć nasze odleglejsze cele. Możemy tylko marzyć o czasie na przygotowanie się do nadchodzącej walki. To na nią skieruje całą swoją moc, gdy tylko bariera dookoła Górniczej Doliny zostanie ukończona. Fragment Księgi Broń Smoczego Pana. Aby zbrojcy ze smoczych łusek twardości nielichej dodać, pokryć trzeba łuski takowe rudą w dolinie na wyspie Karyni z kopaną. By ostrze pośrednie zdatnym dla smoczego pana uczynić, krwią smogów oblać je należy. 5 porcji posoki sprawi, że ostrze ostre niezwykle będzie i moc niezrównaną zyska. Uwaga, nazwa Karynis nawiązuje prawdopodobnie do obszarów znanych obecnie jako Korinis. Przepraszam, ja nie mam... Ja tego nie umiem przypadkiem. Nie mam już tej broni w ogóle. Zacznijmy od tego. No oczywiście, że mam. Mamy duże magiczne ostrze na smoki. No oczywiście, no. Super, żebym się tego nauczyła tutaj za darmo. Zakurzona księga, mapa wyspy Irdorat, mikstura. I co to wszystko? Być może. Prawo wyspy. Każde zebranie grupy ludzi musi się odbyć w absolutnym spokoju i to niezależnie od miejsca, w którym się odbywa. Każda zbrodnia przeciwko ogółowi będzie karana. Ogół zabrania wszczynania bujek oraz brania w nich udziału. Zbrodnią jest również kradzież, a prawo chroni także owce. Atak na człowieka lub jego zabicie oznacza dla sprawcy bezzwłoczne osądzenie. W najlepszym razie winny musi zapłacić wysoką grzywnę. Wszystkie większe skupiska ludzkie są chronione przez odpowiednie służby, ich funkcjonariusze karzą przestępców i dbają o ład i porządek. Praworządna większość poinformuje władze o przestępstwie, sprawcy nie są tu mile widziani, choć zdarzają się jednostki o żadne prawa niedbające, to m.in. wszelacy bandyci i najemnicy. Okej, zdobyliśmy jakąś książkę i to jest chyba rzecz, która powinna mnie poprowadzić dalej, bo mamy też od Xardasa kluczek, który znaleźliśmy w książce z Irdorat. Oko jest martwe, trzeba je będzie naładować na stole alchemicznym, tak w ogóle, bo się przyda. Dwór Irdorat, boska moc gwiazd, jaskinie, zioła, duch wina, tutaj jest, zakurzona księga. Jestem pewien, że ta budowla to dwór Irdorat. Znajduje się on na największej wyspie, całkiem blisko przystani, na niewielkiej wyspie, całkiem blisko przystani w Korinis. Nie ma wątpliwości, że Beliara interesuje ruda z kopalń. Wybuchnie wojna, która zadecyduje o losach świata. Chyba jestem jedynym, który potrafi odczytać znaki. Pozostali po prostu je ignorują. Wybraniec nadejdzie, a jego przyjście będzie oznaczać początek wojny. Odwieczna rywalizacja może zostać rozstrzygnięta. Nie będę stał bezczynnie, pozwalając innym decydować o losach świata. Ze starożytnych pism dowiedziałem się, jak stworzyć legendarną broń pradawnych smoczych mistrzów. Nie wiem jednak, gdzie szukać potrzebnych składników. Na wszelki wypadek zapisałem wszystko w almanachu. Kto wie, może przyjdzie nam walczyć także ze smokami. No i mapa wyspy Irdorat. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko.
Chyba będę potrzebować statku. Chyba tak. I teraz jedną rzecz bym bardzo chciała sprawdzić. Po pierwsze, mamy lekką rybę. Znalazłam z niej wytrych. No dobrze. I kolejna rzecz, którą chciałabym sprawdzić, to ja podobnoż powinnam mieć jakąś runę teleportacyjną. Mam dwa do przełęczy? Ty, a może to jest jakiś błąd? Ja powinnam coś tutaj znaleźć, żeby iść gdzieś. I to jest niemożliwe, żebym to pominęła. Potrzebujemy zdobyć ciężką zbroję, łowcy smoków. I teraz jest bardzo dobre pytanie, jak to zrobić. Potrzebuję okrętu, popsute zadania, wykuwanie. W teorii niczego nie ma w tej bibliotece, ale w praktyce coś tutaj na pewno jest. I teraz chciałabym sprawdzić tak, bo mam jakieś dwie runy, które są niby identyczne, ale w praktyce bardzo wątpię, że są identyczne. Okej, ta jest za daleko, a ta? Też jest za daleko, czyli to jest jednak to samo. To jak zdobyć ten zasrany pancerz? Teleportacja do Xerdasa, do miasta, do tawerny, do starej wieży, zamku, strzała, strach. Coś mi tutaj nie pasuje w tym miejscu. Czy to jest jakiś błąd gry? Czy ja coś źle rozumuję? Nie wiem, wiecie co? Najlepiej będzie, jak odpalimy pochodnie i przejdziemy się tutaj jeszcze. Wiecie, bo ja za pierwszym razem, jak sobie grałam jako paladyn, to ominęłam gdzieś tutaj właśnie zbroję tą lepszą paladyna, tą najlepszą i skończyłam to w najgorszej zbroi ever. I teraz się tak zastanawiam, bo ktoś mi mówił, pisał, że jest jakaś runa teleportacyjna, która powinna przenieść mnie do miejsca, gdzie powinnam nie ma czego tak jakby zdobyć lepszą zbroję. Wiecie, nie bez powodu mam jakiś kluczyk od Xerdasa. Tylko w ogóle tak, gdzie ten kluczyk jest? Klucz do kufra, klucz do kufra. Dexter, Ignaz. Klucz do portalu klasztoru Innosa. To jest chyba ten klucz. Do biblioteki z księgi. Albo ten klucz. I teraz ja chyba jestem nierozumna. Możliwe, że będę musiała zerknąć do solucji, żeby ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi. Bo naprawdę nie wiem. Dlatego chyba będziecie musieli mi dać chwilę i ja będę się musiała zorientować, gdzie mam się udać. Także dajcie mi moment. Dobra, już wszystko wiem. Nam to nic kompletnie nie daje, bo to jest dla paladyna podobno. Dlatego nam wystarczyło przeczytać ten almanach, wychodzi na to, i musimy się udać w takim razie już do Beneta. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale niech będzie. Mamy najważniejszą rzecz, czyli mapę wyspy Irdorad. No i możemy chyba wracać. Nie wiem, czy ktoś coś powie na to, co ja tutaj zrobiłam. Tak wiecie, profilaktycznie się przejdę do Pyrokara. Bo może się czegoś dowiem. Talamon, hey, mogę ci coś powiedzieć? Znalazłem tajemne przejście. Jak? Gdzie? Za regałem z księgami. Co się za nim znajduje? Wygląda to na starą podziemną kryptę. To bardzo ważna informacja. Niezwłocznie powiadomię Pyrokara. W tym czasie musisz sprawdzić, co kryją piwnice.
Byłem w krypcie. I co udało ci się odnaleźć? Był tam szkielet wojownika. Pilnował jakichś drzwi. Zabiłem go. Dobra robota. Kiedy już zwyciężymy zło, zajmiemy się kryptą. Okej. Jaki szkielet wojownika? Czy ja nie kontaktuję? Nie wiem. Naprawdę już nie wiem po prostu, bo wiecie, jestem taka zestresowana właśnie przez to, że za pierwszym razem po prostu jak grałam, to zjebałam. Mówiąc wprost. Także mam nadzieję, że teraz już tego nie zwalę. Nie wiem, czy Pyrokar jeszcze coś będzie miał do powiedzenia? Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. Jak to znalazłem? Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę. Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy Inosa, to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy Inosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Inosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. Ale łzy Inosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu, a odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Xardas powiedział mi, jak to zrobić. A, więc to tak. Bardzo ciekawe. Mam tylko nadzieję, że wpływ Xardasa na ciebie nie okaże się zgubny w skutkach. Ostrzegam cię. Nie daj się złapać na sztuczki tego starego diabła. Kiedyś możesz tego pożałować. Mhm. Wiem już, gdzie szukać dworu Irdorat. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Irdorat musisz się odpowiednio przygotować. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Przyda ci się też jakiś mag, ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. Mhm. Jorgen jest doświadczonym żeglarzem. Mógłby mi pomóc dostać się na wyspę. Obawiam się, że to nie takie proste.
Jest teraz członkiem naszego bractwa. Nie zapłacił jednak ani grosza, ani nie przyprowadził nam owcy. Jorgen musi najpierw odpracować swój dług. Potem możesz go za sobą zabrać. Jak długo to może potrwać? Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę go, póki nie odpracuje w naszych ogrodach przynajmniej 3 miesięcy. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać 3 miesiące? W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Twoja przyjaźń z Xardasem może się okazać przydatna. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające z tamtego kierunku. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów. Chcę, żebyś się tam udał i zajął się tą sprawą. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. Sprawa wieży Xardasa została rozwiązana. I co się tam działo? Nie, czekaj. Nawet nie chcę wiedzieć. Jeśli nadal zależy ci na pomocy Jorgena, możesz go ze sobą zabrać. Niech Inos macie w swojej opiece. Dobra, no dzięki gościu. Czyli co, myślę, że... myślę, że z Miltenem możemy przede wszystkim pogadać. To przecież oczywiste. Bo przydałaby nam się jego... jego towarzystwo, szczególnie, że jest to kanoniczny bohater. Kto ci to powiedział? Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Dobra. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. Powinieneś spotkać go w klasztorze. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee, albo zajrzałbym na przystań w Korinis. To chyba najlepsze wyjście. Najpierw to trzeba mieć jeszcze statek. Coś nowego? Sytuacja nadal jest bardzo poważna. Cała nadzieja w Inosie. Dobra, to co, myślę, że gdzieś polecimy teraz. Do gospody może niekoniecznie. Miasto portowe? Nie wiem. Nie, może najpierw majątek ziemski. Lepiej na tym wyjdę. Szczególnie, że tak, musimy pogadać najpierw z Bennettem. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. I to jest prawda. To było... Zobaczymy, co on powie. Nie wiadomo już, komu można ufać. Hej, ty! Mówię to i ona. Nie mam czasu na to. Wiem, jak jeszcze bardziej ulepszyć zbroję. Tak? No to mi powiedz. Możesz pokryć smocze łuski magiczną rudą. Też o tym pomyślałem. Masz rację. Moja najnowsza zbroja bije na głowę wszystko, co do tej pory widziałeś. Jest lekka, ale mocna. Jest po prostu idealna. Jeśli chcesz, to ci ją sprzedam. Nie zaproponowałbym tego byle komu, a cena pokrywa tylko moje koszty. Nie wiem już. Dobra, 20 tysięcy, no to na spokojnie. Mówię ci przecież, to mnie wcale nie dziwi. Wybieram się na wyspę i przydałby mi się kowal. I pomyślałeś o mnie? Tak, co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. Sam tak mówiłem. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W
porządku. Do zobaczenia. Dobra. Tutaj już chyba wszystko. Mam dla ciebie smocze łuski. Ciężki pancerz. 20 tysięcy. Musiały pojawić się problemy. Co masz? Czego? Dobra, to ja ci to posprzedaję. Wszystko, co mam. Mieszki trzeba będzie pootwierać. Te piły mi się w ogóle nie przydadzą. Te świeczniki. Trzymam się od tego z daleka. Przecież wiedział o tym wcześniej. Łodygi, woda. Młotek sobie zostawię jeden. Przecież wiedział o tym wcześniej. Mam tego cholerstwa od groma. Tytoń. Trzymać od tego z daleka. Raczej nie będę narzekała na brak pieniędzy. Skóry trzeba będzie do Bospera odnieść. Serce lodowego smoka mamy oczywiście, smoczołuski. Tych broni też mam dużo. Dobra, znowu pralka skończyła pranie. Także zaraz znowu wstanę ją wyłączyć. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie można na tym polegać. Trudno mi w to uwierzyć. Czy coś się na to nie spadło? Mamy łzy i nosa. Nawet nie wiedziałam o tym. To naprawdę nie mój problem. Dobra, ta runa strachu też mi niepotrzebna. Lodowa strzała też nie. Tworzenie szkieletu. Jedną runę do przełęczy mogę oddać. Już mamy 15 tysięcy. Ciekawi mnie tylko, gdzie Bennett teraz będzie. Pewnie gdzieś tam w znanym miejscu. Miasto portowe nie. Jeszcze pójdziemy do Lee. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Dobra, niech ta pralka tam sobie pika. Już mi się nie chce wstawać i jej wyłączać. No i jeszcze Gorn przede wszystkim. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Potrzebuję twojej pomocy. Nie dziwi mnie to. Co mogę dla ciebie zrobić? Popłyniesz ze mną na pewną wyspę, żeby skopać parę tyłków? Zawsze wiedziałeś, jak mnie zachęcić. Co mam robić? Nie trzeba mi więcej kłopotów. Chcę, żebyś się ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Masz statek! Jedno ci powiem. Z tobą nie można się nudzić. To mnie wcale nie dziwi. Dobra, jeszcze sobie zgarnę mieszek. Ode mnie. Cześć, Lee. Się niczego nie dowie. Nie trzeba. Wiesz, może jak mógłbym przejąć okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział, jak to zrobić? Ten okręt jest lepiej strzeżony niż konwoje z rudą w starym obozie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na pokład. Dostanie się na pokład, to akurat festka. Przecież mamy w garści sędziego. Idź do niego i wyduś odpowiednie pismo uprawniające do zajęcia okrętu. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i takie. Naprawdę w to wierzysz? Sam okręt to za mało. Jest jeszcze mnóstwo spraw, które trzeba załatwić. Kogo powinienem wziąć do załogi? To już twoja decyzja. Na twoim miejscu brałbym tylko ludzi, którym mógłbym zaufać. Masz wystarczającą ilość zaufanych ludzi? Jeśli potrzebujesz kowala, pogadaj koniecznie z Bennettem. Lepszego niż on nie znajdziesz. Naprawdę w to wierzysz? Znasz kogoś, kto mógłby stanąć za sterem statku? Jeśli dobrze pamiętam, Torlov kiedyś sporo żeglował. On będzie wiedział, co i jak. Mhm. To będzie, to jest taki dodatkowy exp. Popłyniesz ze mną? Żartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania na kontynencie. No i mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. No chciałabym. To tylko w takim razie pakuj się. Co? Już? Teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. Długo czekałem na tę chwilę. Możesz na mnie liczyć. Super. Czy ja jeszcze kogoś potrzebuję tutaj z tego miejsca? Chyba nie. Bennetta wzięliśmy, Lee. Dla Torlofa będzie zadanko do wykonania. I to jest prawda. Możemy z nim w sumie zagadać. Że ja mam lepiej? Jesteś żeglarzem? No, nareszcie załapałeś. Tak, do Diaska. Jestem. Czemu pytasz?
Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Zamierzam popłynąć na pewną wyspę. Na wyspę? Nie masz nawet statku, nie mówiąc o załodze. Nie, 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 chłopcze. Jeśli mam być twoim kapitanem i nauczycielem, musisz mi najpierw udowodnić, że wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Mam zresztą teraz inne zmartwienie. Wbrew naszym przewidywaniom, paladyni nie opuścili miasta. Potrzeba nie lada powodu, by ich wyciągnąć w pole. Idź do zamku w Górniczej Dolinie, wykradnij strażnikowi klucz do głównej bramy i otwórz ją. Resztą nie, zajmą się orkowie. Wie wszystko lepiej. No dobra. Nie musisz mi tego mówić. To może zrobimy kiedy indziej. Do miasta portowego się udamy. Tutaj widzę, że panowie też są na miejscu. Jest też Lares. Hej. Płyniesz ze mną? Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? Albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Wiesz co, nie chcę, ale i tak cię wezmę. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia. Okej. Mamy to. Przejdziemy się, bo... Chociaż nie. Wiecie co, zróbmy coś szybszego zdecydowanie. Mikstura szybkości. Ostatnia, którą miałam. Teraz tak. Gdzie ja bym się chciała udać? Na pewno do Bospera sprzedać skóry. Bo zarobimy sporo pieniędzy na tym, z tego co mi się kojarzy. Czemu nikt mnie nie słucha? Gdzie się potrzebuje? Dobra, wiem. No, pięknie. Kurde, jeszcze mi brakuje 18 tysięcy. Dawaj, Bosper. Chociaż nie, wiecie co? Nie, 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 potwieramy mieszki. Pootwieramy mieszki i to nam powinno wystarczyć. Jeżeli chodzi o kwestię pieniężną na zbroję. Mam tylko nadzieję, że nie spieprzyłam tego i że Bennett to dla mnie zrobi. Jeszcze przed wyruszeniem. A nie, że wiecie, zablokowałam sobie to. Dobra, pootwierajmy te za 50, bo będzie szybciej. No i tak, w sumie no to już za niedługo będziemy wypływać. Jak dla mnie? Naprawdę spoko. Zbliżamy się do końca. Ja jeszcze tylko chciałabym właśnie część rzeczy powykonywać, na przykład te smocze jaja chociażby. Ogarnąć kwestię tego. Niestety Embarli Firgastu sobie nie zrobimy, bo ona jest zarezerwowana tylko dla Paladyna i Maga Ognia, z tego co czytałam. My tylko możemy opchnąć właśnie Bennettowi te rzeczy. Dobra, to chyba powinno wystarczyć. Do kogo ja potrzebuję iść? Do sędziego. Z Hagenem już chyba i tak nie muszę gadać. A tu jest jeszcze Diegos, cześć. Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. Popłyń ze mną. Możemy się spotkać na przystani. Masz rację. Korinis to rynsztok. Płynę z tobą. Super. Daj mi jedną chwilę. Zaraz będę gotowy. Naprawdę, muszę poczekać. Goście, mam ich które prędkości. Chciałabym ją wykorzystać. Oh my god. Jeszcze pójdziemy też po wróżbę do Abuina. Chociaż na razie nie mam pieniędzy, ale to mały szczegół. O, ja założę te zbroje. Mogę już ruszać. Do zobaczenia na statku. Super. Tu Hagen stoi.
Czyli co, będą robić chyba wymarsz za chwilę? Panie obywatelka, sędzia, hej, masz ty. Problem. Daj mi przepustkę na statek paladynów. Co mam ci dać? Chyba postradałeś zmysły. Dobrze wiesz, o czym mówię. Daj mi przepustkę, albo wydam cię straży. Nie pozwolę się szantażować, a już na pewno nie komuś takiemu jak ty. Każę nakarmić tobą wilki, ty żałosna kupo ścierwa. Morgahart zamordował gubernatora z twojego rozkazu. Mam dokument, który jednoznacznie to stwierdza. Ach, pożałujesz swoich słów? Nikt nie będzie mnie bezkarnie szantażował. Oto twoja przepustka. Teraz wyjdź. Później się tobą zajmę. Akt okrętowy. Dziękuję. Do Hagena. Czy iść? Nie wiem, czy on mi coś powie jeszcze. Nie wiem. Robiłbym to inaczej. Jak tam? Hej, to żadna tajemnica. Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie. Dobra, to sobie idź. On myśli, że może być. Okej, okay, co my jeszcze musimy zrobić? Tutaj jest jeszcze zadanie u tego typka naszego kochanego. Czyli u... Tylko nie mów, jest, jak on się nazywa. Wiesz. Boże święty. U Lobarta jest zadanko, które pojawiło się w kolejnym, Boże, w poprzednim rozdziale, ale nie zrobiłam go, także mam nadzieję, że uda się jeszcze je zrobić je teraz, bo chcę wam je pokazać. Chodźmy w takim razie na przystań. Nie mamy jeszcze kapitana, więc nie odpłyniemy nigdzie. Dużo by mnie to kosztowało. Ale będziemy mogli wejść już na statek. Ciągle to samo. Także jak wejdziemy na statek, to też tam jest ważna rzecz, bo tam jest mikstura siły do znalezienia. Także też zgarniemy i będzie dobrze. Pytanie tylko, czy moi towarzysze tutaj są. Jak najbardziej. To jeszcze nie wszyscy, bo jeszcze właśnie musimy kapitana, plus jeszcze nam został Lester. Nie musisz mnie o to pytać. Bennett, czy ja mogę ci to powiedzieć? Mogę. Nic się w związku z tym nie zmieni. Daj mi tę zbroję. To najlepsza zbroja, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Prawdziwe arcydzieło. I tak wiesz, super. Co? Dawajcie mi ten pancerz. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. No, jest cudowny. Słyszę o tym po raz pierwszy. Zajebiście. To wszystko. To co? Jeszcze bym chciała Watrasa wziąć ze sobą. I może spróbujemy się wpieprzyć na ten statek już, nie? Zaczekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko... Nie ma tu nic do oglądania. Odejdź. Muszę dostać się na statek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. Nie można by czegoś zrobić w tej sprawie? Nie do końca rozumiem. Posiadam pisemne zezwolenie. Wolno mi wejść na pokład statku. Niech no spojrzę. W porządku. Możesz przejść. No i super, dziękuję. Okej, okay, tutaj jeszcze panowie nie ogarniamy tej kwestii. My sobie jeszcze zgarniemy tutaj eliksir siły, który gdzieś tutaj jest. I w ogóle rzeczy stąd. Przy okazji, jak mamy stół alchemiczny, to naładujmy oko Inosa. Bo to się przyda. No i dobra, i sprawdzimy kwestię tego eliksiru, czy faktycznie tutaj jest, bo on podobno znika w szóstym rozdziale. Tu pod pokład też możemy wejść. Miksturka, to chyba nie jest to, bo to miała być w kajucie kapitana. Ale tutaj są jakieś mikstury prędkości, to też dobrze. Zaraz będziemy kończyć odcinek.
kolejnym myślę, że zajmiemy się kwestią tych jajec smoczych i może będziemy właśnie koksić już pomału naszego bohatera. No jest jeszcze to jedno zadanie właśnie z Lobartem, także to też byłoby dobrze zrobić. O, tutaj był łuj kretoszczura za darmo. Na przyszłość może będę pamiętać. Dobra, obeszłam chyba cały ten dół. No i co? Jeszcze po drugiej stronie. Ale zanim... To jeszcze tu są jakieś rzeczy. Sporo tego. Tutaj będzie kajuta kapitana. I miejmy nadzieję, że znajdę to, czego szukam. Fajnie. Szkoda, że żadnego kucharza nie mamy. Że nikt nie pomyślał, żebyśmy poznali jakiegoś tutaj w grze, żeby mógł nam towarzyszyć. Czy tutaj czegoś nie powinno być? Nic tu nie ma, ale bez sensu. No cóż, dobra, trudno się mówi. Okej, chyba... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, okej, czyli ten eliksir zdobędziemy i tak później. To dobrze wiedzieć. To jeszcze zbadamy, co jest tutaj i będziemy kończyć. Kolejny odcinek ogarniemy smocze jaja, ogarniemy zadanie z Lobartem i nie wiem, czy coś jeszcze uda nam się zrobić. Czemu tutaj nic nie ma? Ale dziwnie. No, nie zawsze wszędzie gdzieś coś jest. Dobrze, moi drodzy, no to będziemy już kończyć. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten film i w kolejnym ogarniemy te zadania, o których mówiłam i będziemy się pomału szykować do opuszczenia Corinis. Trzymajcie się i cześć!